Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część piąta. Wiadomości numizmatyczne. No więc zacząłem, proszę pana, jako sekretarz redakcji jeszcze przed profesorem Kiersnowskim, także o tutaj też się tym chlubię, że no, byłem pierwszym sekretarzem redakcji. Te pismo powstało w 1957 roku i no, początkowo miało taki charakter troszkę kolekcjonerski. Potem nastąpiła szybko zmiana redaktora naczelnego, został nim profesor Kiersnowski, no a ja przy nim sekretarzem. Potem znowu awansowałem na współredaktora, byliśmy równorzędnymi redaktorami, co też nie zmieniło faktu, że właściwie ja no, wpierw jako sekretarz, potem jako współredaktor, to właściwie gro tej całej czarnej roboty tam wykonywałem, to znaczy no i kontakty z autorami, i dopracowywanie redakcyjne tego, adiustacja i rzecz też bardzo ważna, a obecnie absolutnie egzotyczna, mianowicie kontakty z Głównym Urzędem Kontroli Prasy i Wydawnictw. Każdy numer, proszę pana, przed drukiem musiał zostać złożony na ulicy Mysiej, gdzie się mieścił ten główny urząd. Moim zadaniem było zawiezienie tam osobiście szczotki takiej, znaczy korekty, pierwszej korekty, ale już po złamaniu, stroniczki oddzielne były, prawda? To się tam w kopercie zawoziło do pana cenzora. No i czasem te kontakty no, jeszcze polegały na tym, że tutaj jakieś były terminy, prawda, goniły. Trzeba było szybko wydać ten numer, wszystko było gotowe, ale bez tam parawki cenzora, no oczywiście kierownik drukarni nawet nie chciał patrzeć na to, prawda, bo to już był w ogóle kryminał wtedy. I proszę sobie wyobrazić, że ten cenzor, który nie miał zielonego pojęcia w ogóle o numizmatyce, nie potrafił tam nic z tego zrozumieć, ale on udawał, że to czyta. I na każdej stronie musiała być jego parawka. Ja czasem tam, no już znałem tych cenzorów, już mnie tam prowadzili do tego, który się zajmował numizmatyką. No i błagałem go, proszę pana, przecież tu no, widzi pan, no nic złego nie ma w tym, niech pan to puści, bo tam drukarnia czeka. On powiedział, spokojnie, proszę pana, trzeba to wszystko dokładnie przejrzeć, niech pan przyjdzie tam za tydzień, czy coś takiego. No ja znowu tam przychodziłem i znowu go prosiłem. No i musiałem to odebrać, zawieźć do drukarni. Kierownik drukarni, taki zresztą też zaprzyjaźniony, był pan Kiełsa, patrzył, jest, wszystko dobrze, szło do druku. No to każdy numer. A jeżeli tam jakieś poprawki były, to trzeba było znowu do cenzury, to tutaj na żadną wstawkę kierownik drukarni się oczywiście nie zgadzał. No, a pierwsze numery były drukowane, proszę pana, nie w drukarni wojskowej, która potem przez wiele lat służyła, gdzie tam już te stosunki były jakieś zaprzyjaźnione, ale to była drukarnia na Golędzinowie, już nie wiem, Urzędu Bezpieczeństwa czy Milicji Obywatelskiej, tam Towarzystwo Numizmatyczne, które wtedy było wydawcą tego, miało jakieś tam swoje chody i zgodzili się tam po znajomości to drukować. Ja na ten Golędzinów jeździłem i odwoziłem to. No, potem żeśmy się od nich odczepili i przeszli do drukarni wojskowej, gdzie te stosunki już się bardzo dobrze ułożyły. Także no, jako sekretarz, potem jako współredaktor, potem w końcu profesor Kiersnowski już miał tego dosyć wszystkiego i nawet współredagować już nie chciał. Scedował mi to i najpierw ja też tam sobie dobierałem jeszcze kolegę do tego
redaktora, tam kolega Kuczyński był, koleżanka Męcleska też. Potem już zostałem sam i to prowadziłem do, no, aż do przejścia na emeryturę, ponad 50 lat. I jeszcze zdążyłem na 50-lecie tych wiadomości zorganizować takie wielkie sympozjum międzynarodowe. Zaprosiliśmy kolegów współpracujących z różnych krajów europejskich. No i potem żeśmy księgę specjalną wydali i to był właśnie ten mój wkład. No potem oddałem swojemu uczniowi, profesorowi Paszkiewiczowi, który znowu się boryka z tym do dnia dzisiejszego, już w innych instytucjach, to potem Akademia przejęła, ale te pierwsze kroki to były Towarzystwa Archeologicznego, potem Towarzystwa Numizmatycznego. Dydaktyka. Pierwsze wykłady miałem w Lublinie, proszę sobie wyobrazić. I to znowu dzięki znajomości z Aleksandrem Gardaskim, który w międzyczasie z magistra w Muzeum Archeologicznym awansował na wielkiego profesora archeologii w Lublinie. Zorganizował tam od nowa katedrę archeologii, potem instytut, no i potrzebował wykładowców. No i jako człowiek otwarty, no, doceniał wagę numizmatyki i poprosił mnie, żebym ja przyjeżdżał do Lublina i żebym tam wykładał numizmatykę. Co też się stało i przez rok tam jeździłem. To był 61 rok. No ale już potem do Lublina nie wróciłem, no ale precedens był dobry i potem, proszę pana, do Torunia znowu jeździłem. Tam mnie w Toruniu archeolodzy jakoś zechcieli, żeby im wykładać przez rok. Potem do Poznania znowu też jeździłem. Do Poznania i ostatnio do Krakowa, to już tam do Zakładu Nauk Pomocniczych dla historyków jeździłem. No ale najdłużej tutaj oczywiście w Warszawie. No i wszystkie te siedziby Instytutu Katedry, potem Instytutu oczywiście penetrowałem dzięki temu, a więc najpierw na ulicy Widok. Prawda? Już tutaj nie zdążyłem w kampusie głównym, tam tylko studia były, ale wykłady potem miałem na ulicy Widok, na Widoku, jak to się mówiło, prawda? Potem po iluś latach na Żwirkach był dalszy ciąg. No i w końcu wylądowałem tutaj w nowej, pięknej siedzibie i ostatnie wykłady, które do 2011 roku miałem, no to prowadziłem właśnie tutaj. No i też tak no, śledziłem te zmiany po sprzęcie, jaki tam miałem. No więc najpierw jakiś taki rzutnik do przezroczy, potem były folie, prawda? No a skończyło się już na slajdach w komputerze. No i siłą rzeczy, no jak człowiek tam wykłada, no to przychodzą ludzie i pytają o to, o tamto, a jeżeli ktoś był zainteresowany, no to pytał, no, że chciałby tam no, pracę magisterską pisać z tego zakresu. No czemu nie? No to ja oczywiście się godziłem. No i tak w sumie tych magistrów się tam, nie wiem, około 10 pewno nazbierało, ale też i 7 doktorów. No i tutaj właśnie tym najznamienitszym, najbardziej znanym, to jest profesor Paszkiewicz, który no właściwie przejął schedę po mnie i w wiadomościach numizmatycznych i w takiej komisji numizmatycznej przy Komitecie Nauk Historycznych też taki zespół, który ja stworzyłem, który tam przez wiele lat funkcjonował, tam z różnymi, zmiana nazwy nastąpiła. Teraz to się Zespół do Spraw Numizmatyki nazywa. No, czyli taka jakby centralna instytucja numizmatyczna w Polsce. Tutaj
się odbywają takie zebrania, seminaria i ludzie, koledzy przyjeżdżają z całej Polski na to, nawet z Wrocławia, z Poznania, z Łodzi oczywiście też. No i kolejne tutaj różne wystąpienia są, także nie ma jakichś takich seminariów no, typu doktorskiego, ale no, to jest taki rodzaj właściwie tego. Są wystąpienia różnych kolegów, jeżeli ktoś ma tam jakiś ciekawy problem, chce przedstawić innym, no to proszę bardzo, to zapraszamy. Także on, ale no nie tylko on, bo też i w Poznaniu doktor Garbaczewski, który jest tam głównym kustoszem zbiorów numizmatycznych Muzeum Narodowego, to jest moim uczniem i w Gorzowie też mam swojego człowieka, prawda, i w Łodzi tam też są także no, chyba siedmioro doktorów się doczekałem i to też z różnych takich obszarów chronologicznych i wczesnego średniowiecza i troszkę późniejszego. Tutaj pani Gorlińska, Dobrochna Gorlińska na przykład napisała no, bardzo dobrą pracę, nagrodzoną zresztą przez ministra szkolnictwa na temat monet wybijanych przez mincerzy żydowskich. To wzbudziło duże zainteresowanie historyków. Również to jest w ogóle najstarszy taki materialny ślad pobytu Żydów w Polsce. Ona się nauczyła języka tego starohebrajskiego i proszę sobie wyobrazić, że potrafiła rozczytać wszystko, co na tych monetach tam pisało. Także to też wielki postęp. Do tej pory to tam rabini czasem coś nam pomagali, ale tak naprawdę nie było nikogo, kto by to potrafił tak do końca przeczytać i rozeznać, co tam jest. Jak zmieniali się studenci archeologii? Bo ja wiem, wie pan, no może trochę, ale jakichś takich podstawowych różnic chyba nie widzę. No, w każdym przypadku są to ludzie, którzy są zainteresowani tematem. No, z takimi miałem do czynienia. To znaczy, trzeba powiedzieć pierwszą rzecz, że moje zajęcia właściwie nigdzie, czy prawie nigdzie, nie były zajęciami takimi kursowymi, obowiązkowymi. To znaczy, że musisz chodzić, bo jeżeli nie, to cię tam ze studiów wyrzucą. To były na ogół zajęcia fakultatywne, tak przynajmniej tutaj w Warszawie. Czyli przychodzili ludzie ci, którzy chcieli, których to interesowało. No i kurs taki trwał rok właściwie, ale no byli tacy, jak na przykład Grzegorz Śnieżko, którzy uczestniczyli przez kilka lat, bo ja no zmieniałem tematykę. To nie było tak, że co roku się tam klepało to samo, tylko no różna tematyka, to mniej więcej taki płodozmian trzyletni był. No więc jeżeli ktoś był tam zainteresowany, historycy też byli tacy, których to interesowało i wtedy chodzili przez dłuższy czas. No to z nimi to już były takie dobre kontakty. No ja w każdym razie nie musiałem tam nikogo ścigać, karać, prawda. Chciał to chodził, nie chciał to nie chodził. No trzeba było tam zaliczyć. Ja listę obecności prowadziłem oczywiście też. No czasem trzeba było tam zrobić jakiś taki sprawdzian, jeżeli komuś zależało, ale no, nie miałem takich jakichś urzędowych bardzo i takich groźnych. No potem, jeżeli pisał pracę magisterską, prowadziłem seminarium też. Wtedy, kiedy, nie wiem czy pan pamięta, był taki okres tutaj w Warszawie, ale też to było chyba ogólnopolskie, że był nadmiar studentów, jakoś tak wielka taka fala szła i oni no, tak poszukiwali. Były ograniczenia w przyjęciach na seminaria, nie można było za dużo. Na to numizmatyka tutaj jako taka nowa możliwość. I no, był taki rok, że ja dwa seminaria prowadziłem, bo tylu było chętnych. Znaczy nie wszyscy potem byli do pisania pracy magisterskiej, ale no, w każdym razie mniej czy bardziej zainteresowanych. Także ci, którzy się interesowali,
którzy już pisali pracę magisterską. No ogół oni przychodzili z własnymi tematami. Jeżeli kogoś coś interesowało, no to to właśnie tam jakoś kultywował, pytał o literaturę, ja pomagałem, ułatwiałem jakieś kontakty z muzeami i tak dalej, czy z dostępem do materiału. Także no nie mam jakichś takich złych doświadczeń. No ci studenci oczywiście się przez te 50 lat zmieniali się, ale no łączyło ich właściwie ciągle to samo zainteresowanie. I nie byli tak jak w szkole tam, prawda, musisz przyjść i prawda. No, czasem zdarzało się, że tam spali na tych wykładach gdzieś na tylnych tych, albo coś tam sobie czytali, to tam wtedy, kiedy jakieś były obowiązkowe, już nie wiem w jakim mieście zajęcia, ale to raczej było rzadkie. No, ja ten chyba jestem z tej fali studentów. Tego wyżu, tak? 83 rocznik, to jest szczyt tego wyżu demograficznego. Mhm. Wtedy pamiętam, byłem 101 osobą, która została przyjęta na archeologię. Na studia i też pamiętam, że na proseminarium jeszcze do profesora Buko, wczesno-średniowieczne, trzeba było przyjść i się opowiadać, bo miał ileś tam miejsc i nie mógł przyjąć wszystkich. No więc chyba to jest ta podstawowa różnica, że wtedy, kiedy ja zaczynałem studia, to było nas tam, nie wiem, na tej specjalizacji coś 7 czy 8.